Witajcie drodzy widzowie, przed nami FIFA 18. Tym razem skupię się na teraz na dwóch meczach, jutro dwóch meczach Ligi Mistrzów Rewanże, dlatego że 10 kwietnia mnie nie ma, 11 kwietnia też mnie nie ma, dlatego mecze na 10 kwietnia wam nagram dzisiaj, jutro wam nagram na 11 kwietnia. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do pierwszego spotkania rewanżowego w Lidze Mistrzów 1/4. Manchester City kontra Liverpool. Tutaj wiadomo. Nie wiadomo jakie stroje, ale nie zagrają z takimi. Weźmy na przykład, że grają takimi. Nie wiem jak to będzie. Już widzę, że proszę prowadzić zmianę, bo Aguero jest skontuzjowany i nie będzie grał w tym spotkaniu. Sterling, dajmy Sterlinga. Winny jest, banka Dawson. Tak, chyba tak. No i chyba takim może być, bo nie wiem czy to nie jest dobrze. Dobra. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do spotkania. Jesteśmy w Manchesterze, na słynnym Etihad Stadium. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Klub, który dzisiaj znany jest jako Manchester City, początkowo nazywał się St. Mark's West Gorton. Został założony w 1880 roku, by po 7 latach zmienić dystrykt Gorton na Arpi i nazwę na Arpi FAC. Obecną nazwę klub nosi od 1894 roku, więc już od ponad 120 lat. Nowa szkółka piłkarska Manchesteru City, wybudowana jakiś czas temu obok stadionu Etihad, to przykład całościowego podejścia do szkolenia młodzieży. Oprócz kilkunastu boisk i szkoły z internatem, ten 30-hektarowy kompleks obejmuje też tereny rekreacyjne oraz niewielki stadion. Rozpoczyna nam to spotkanie. W poprzednim meczu przypomnijmy, Liverpool pokonał Manchester. Los blisko pola karnego. Do zera. Żyje, jest okazja. Może stąd strzela. Piękna interwencja. To jest mój taki luźny prognosty, jakby to było, jakby ich nie pokonał. No, pojazd. No tak. Ich pokonali, więc a to jest luźny prognostyk, co będzie jak będzie odwrotnie, więc to by było, gdyby to było chyba odwrotnie. Obrońca nie był w stanie zatrzymać Silver. Może uderzać na bramkę. Bramka Manchester City. W tym momencie by się zrobiło 3-1. W Turce będzie widać, jak czysto trafił tę piłkę. Fantastyczna technika, świetne uderzenie, piękna bramka. Wspaniale to zrobił. Spojrzał na piłkę w przymierzu, a następnie z zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. 1-0. Przewaga nie jest zbyt. Strzelamy dalej. Manchesteru City. Nieprawdopodobna, fantastyczna seria dwóch goli.
więc zaraz po drugim. Nie się pięknie wycelował, piłka wpadła tuż przy słupku, bramkarz bez rad. No dobrze, weźmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No, 2-0, ofensywna gra opłaca. Gabriel Jesus. Dobrze, biega na wolne pole. Gabriel Jesus. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Tego już miałem sprawdzić. Tak, City zwiększa swoją przewagę nad rywalem, którzy są dzisiaj bezradni. Świetna dyspozycja meczowa The Citizens. Przeciwnik wygląda na ich tle dość bezradnie. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Fantastyczna precyzja, umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Roberto Firmino. No, będzie gol! Fantastyczna dyspozycja bramkarza. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Raheem Sterling. Lallana. Odzyskali piłkę w środku pola. Po tym zagraniu gracza City będzie rzut wolny dla rywali. Jakim cudem, jak nie było żadnego faulu. Sędzia to normalnie powinien zainwestować w kary, bo nie było faulu. Okazja dla Liverpoolu! Tak jest, rzut karny. No dobra. Teraz był. Uwaga, broni! Brawo, znakomicie, cudowna interwencja. Wyczułem go. Za chwilę wstawią grę rzut rożnego. Kompany posyła piłkę byle dalej od bramki. Ale go znowu wyczułem, wiem, powinien błąd. Ale już było się bez kary. Raheem Sterling. Na razie. Gabriel Jesus. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Szansa! No i celny strzał, widać, że jest załamany. Minimalnie pod bramki, ale... Jakby to wpadło... Dobra. Matip. Play. Strzał w środkowej strefie boiska. Przepraszam, drodzy widzowie. Gabriel Jesus. Ja rozumiem, dziękuję, no, za... wszyscy są ciekawi jego dzisiejszego występu. Ale zakręcił mnie w nosy. Na tym boisku. W jednej chwili jest przed obrońcami, a potem nagle pędzi w stronę bramki. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Dobry przechwyt. Przejmuje teraz piłkę. Przepraszam, bo to wszystkim są na graniu, no ale jak zakręci się w nosie, to wiecie. Manchester City przejmuje piłkę. Od razu ci dziękuję, jak podejdzie mi na zasadę. Silva. Próbował, ale stracił piłkę. Nie zdążył za nim. Koniec tej akcji, bramka szłapie piłkę. I głową skierował piłkę do partnera. Może spróbować, nie ma gola.
Ryan Stanley, jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. Bramkarz tutaj niestety nie zdołał opanować piłki. Przeciwnik z zimną krwią posłał ją do bramki. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Henderson. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Szansa na oddanie strzału. Świetnie interweniuje. Złe podanie i strata w środku pola. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikom. Arbiter kończy pierwszą połowę. Niewielu przed tym spotkaniem typowało taki wynik do przerwy. W pierwszej połowie jeden zespół zdecydowanie dominował na murawie. To prawda, gra toczyła się wyraźnie pod dyktando jednej strony. Jeśli trener czegoś nie zmieni w przerwie, czarno widzę ewentualne odrabianie strat. Trójka jest we 20, więc prawie że. Dlatego przeprowadzam zmianę. Dobra, wstawiamy mecz. Śmiała decyzja trenera. Zmiana i to aż trzech zawodników. Sędzia rozpoczął drugą połowę tego bardzo jednostronnego spektaklu. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Z tej pozycji. Raz, dwa, trzy, hat-trick. Czy na tym odliczaniu się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołaniu. To jest jego dzień, to jest wielki moment. To jego trzeci gol w tym spotkaniu. No i chyba zostanie dziś zawodnikiem meczu. Spójrz na tego gola z innego kąta. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Lalana. Alberto Moreno. Limer strzela! Piłkę z linii bocznej wrzucą zawodnicy City. Sterling. Nie ma wątpliwości, zawodnik Liverpoolu faulował. W końcu kartka. Przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daję żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Panie. Takie odległości. Dobra. Niestety nie wpadł. Analiza przedmeczowa w żadnym razie nie przygotowała nas na to, co dzieje się obecnie na murach.
To absolutnie potwierdza znane Państwu powiedzenie, że w futbolu wszystko może się zdarzyć. Alberto Moreno. Piłka trafia do przeciwników. Sany. Jest zawodnik na czystej pozycji. Uderzenie gol dla Manchester City. Wspaniale gra, proszę Państwa. Ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramę. Do zera, co musi dziać się w głowach przegrywającej drużyny. Yaya Touré. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Henderson. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Ma trochę i nie ma gola. Gabriel Jesus. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Jest groźnie, może strzelać. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Spójrz na to z innego kąta. Jeśli nic się nie zmieni, to będziemy dzisiaj świadkami istnej egzekucji. Salah. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. No i mamy stratę piłki. Raheem Sterling. Walker. Za łatwo oddaj tę piłkę. Raheem Sterling. Gabriel Jesus. Jest szansa, oddaje strzał. Ale wspaniale. Out dla Manchesteru City. Nowy zawodnik na boisku musi zastąpić kolegę ubranego żółtą kartką. Może zdecydować się na strzał. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol. Ale on się teraz cieszy. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmianę. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Wijnaldum. Klein. Mane. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Ilkay Gündoğan. Spójrzmy, świetnie teraz gracze Liverpoolu przejęli piłkę. Dobra okazja. Świetnie interweniuje. Popatrzmy, zmiana w Liverpoolu. Wybijają teraz do przodu. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Rzucił w pole karne.
podanie po skrzydle. Co ja będę Państwu opowiadał? Sami Państwo widzicie. Ależ jest zmęczony. Najwyraźniej powinien go ktoś zmienić. Z tej pozycji może uderzyć. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje! To pokazuje różnicę klas. Nie ma żadnej litości. Nie zdziwiłbym się, gdyby się jeszcze dobrze. Tak, są dziś całkowicie bezwzględni. Obdarzyli wszystkie słabości swoich rywali. Prowadzą pewnie, ale dla nich liczy się gra do samego końca. I podwyższają jeszcze w doliczonym czasie gry. Jeśli nic nie zmienią w swojej grze, to będziemy mieli tutaj ogromną katastrofę. Strata w środkowej strefie boiska. Gabriel Jesus. Raheem Sterling. Dobre odebranie piłki bez fału. Salah. I koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion. Jak już widzieliście, to pierwszy mecz dobiegł końca. Do usłyszenia w następnym meczu za chwilę. Cześć! Zafundowali nam dziś piękne piłkarskie wideo.